Czołem rodacy. Nagrywam ten filmik z intencją pobudzenia wszystkich, którzy obejrzą ten film, pobudzenia do działania, może do refleksji na temat tego, czym jest świadomość, czym jesteśmy my jako ludzie i jakie mamy przed sobą cele. Poruszam ten film, ponieważ jestem zbulwersowana tym, co się dzieje. Jestem zbulwersowana brakiem działań i obojętnością ludzi wobec tego procederu, który się dzieje teraz od 3 lat. Teraz moje poruszenie jest jeszcze większe, ponieważ wydawałoby się, że po przekazaniu tylu istotnych informacji przez te 3 lata, przez wszystkie kanały niezależne, gdzie są wszelkie opinie prawne na temat tego eksperymentu medycznego, że jest to eksperyment medyczny, że są dalej prowadzone badania, że nie wiadomo, jakie będą skutki na przyszłych pokoleniach. W momencie, kiedy doszło do publikacji filmu Zmarł nagle, obejrzałem ten film i zadałam sobie pytanie, czy zrobiłam wystarczająco dużo, żeby poinformować ludzi i nakłonić ich do tego, żeby sami znaleźli prawdę. Jeśli uważają, że ja się mogę mylić, czy lekarze, naukowcy, prawnicy mogą się mylić, to samo to, że robiłam te wszystkie filmy, interwencje, nagrywałam protesty, marsze, samo to miało wzbudzić ludzi do tego, żeby samemu sprawdzić ten temat. Albo mnie przekonać, że może jestem w błędzie. Chciałam dzisiaj zająć się tym tematem świadomości, ponieważ przez te wszystkie lata miałam styczność z ludźmi, którzy uważają się za ludzi uduchowionych, wysoko rozwiniętych, świadomych, ludzi z wyższymi wartościami. Jestem oburzona tym, że niektórzy ci ludzie nie podejmują żadnych działań, żeby informować ludzi, żeby sprawdzić nawet, sprawdzić czysto fizycznie, co się dzieje. Tylko wręcz niektórzy z nich przepowiadają jakieś niestworzone rzeczy, które nie mają w ogóle związku z rzeczywistością, jaka tutaj jest. A niektórzy wręcz myślą, że są już na innym, w innym wymiarze, ale muszę wam powiedzieć, że ja was cały czas widzę i nigdzie nie znikliście. Ja cały czas widzę, że jesteście. I jestem w szoku, że niektórzy z tych ludzi, którzy uważają się za tak rozwiniętych duchowo, nie sprawdzają, jakie są dane, jakie są fakty, jakie są opinie, jak jest łamane prawo, jaka jest niesprawiedliwość. Tylko uciekają w jakieś wyższe częstotliwości i wręcz nie chcą się ubrudzić tym, co się dzieje tutaj. Ich teorią jest, że jeśli nie będziemy na ten temat rozmawiać i nie będziemy temu dawać uwagi, to to zniknie. Ale my jesteśmy tutaj fizycznie. I to, co się dzieje wokół nas, dalej się dzieje, dalej się toczy ten proceder. I według mnie nie jest tak, że jeśli przestaniemy o tym rozmawiać, to to nagle zniknie. Po tych 3 latach informowania ludzi zauważyłam, że już poszło tak mnóstwo danych. Wszystkie media niezależne podawały linki do filmów, które były umieszczane na innych portalach, bo oczywiście tutaj na YouTubie nie da się umieścić filmu
który ma odpowiednie treści, ponieważ te treści są cenzurowane. I tak jak był cenzurowany mój kanał, tak samo były cenzurowane inne kanały. I te wszystkie filmy są umieszczone na innych portalach. I wy macie do nich dostęp. Macie też dostęp do opinii prawnych. Macie dostęp do badań niezależnych lekarzy, tych, którzy nie są opłacani przez koncerny. Tych, którzy walczą za was, za innych ludzi. Zadajmy sobie pytanie, czy zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy? Bo my, jako ludzie, jesteśmy chyba najbardziej leniwym gatunkiem, jaki tutaj jest na Ziemi. Działamy tylko wtedy, gdy dochodzi do zagrożenia naszego życia. Po obejrzeniu tego filmu zadałam sobie pytanie, czy zrobiłam wystarczająco dużo. Teraz myślałam, że pośród ogromu tych wszystkich informacji, że to wszystko się skończy, ponieważ już tak dużo tych informacji poszło w przestrzeń, że wręcz czymś niewyobrażalnym jest, że to nie ma przełożenia na rzeczywistość. Nie ma przełożenia, ponieważ ludzie oglądają te filmy i nic z tym dalej nie robią. Czasami niektórzy mówią, bo ja nie mogę nic zrobić, bo ja się nie znam, bo ja nie wiem, ja nie umiem. Przecież każdy człowiek może złapać za telefon w tym momencie. Może porozmawiać z innym człowiekiem, może porozmawiać z rodziną, z sąsiadem. Może stworzyć debatę. Może wysłać pisma, poinformować. To wszystko jest dostępne, te wszystkie rzeczy są dostępne. Wszystkie sposoby działań są już opracowane. Jak działać, co robić? Jestem zbulwersowana najbardziej tym, że ten proces zamiast się już zakończyć, to dochodzi do tego, że 12 grudnia wprowadzono kolejny etap. Teraz sięgają po dzieci, które są jeszcze młodsze. Od 5 miesięcy do 4 lat. Co jest w życiu najważniejsze? Jaki jest sens życia? Czy sensem życia nie jest współistnienie, pomóc drugiemu człowiekowi? Czy sensem życia nie są dzieci? Od nas zależy cały los, przyszłe życie naszych dzieci, naszych pokoleń, naszych przyszłych pokoleń. Ludzie szukają odpowiedzi, czym jest życie, czym jest sens życia. A tak naprawdę te odpowiedzi są banalne. I nie potrzeba do tego nie wiadomo jakich technik rozwoju duchowego, by zastanowić się na tym, że najważniejsza w życiu jest miłość, współpraca, współdziałanie, rozwój, stawanie się człowiekiem. Wszystko to dąży do transhumanizmu. Czy naszym zadaniem nie jest być człowiekiem? Pielęgnować w sobie wartości ludzkie, pielęgnować w sobie honor, prawdę, współdziałanie, naszą tożsamość, odkrywać prawdę o naszych przodkach, dowiedzieć się, kim jesteśmy, posiąść całą tą wiedzę, którą oni mieli. Bo okazuje się, że wszyscy przechodziliśmy przez te same trudne etapy i wszyscy mieliśmy te same dylematy jako ludzie.
To wszystko już kiedyś się wydarzyło. Takie etapy, przez które my przechodzimy teraz, miały miejsce już wcześniej. Ale my zapominamy. Może najważniejszym jest zacząć przypominać sobie, odszukiwać prawdziwej wiedzy. Skończyć w końcu z tymi kłamstwami, przestać dawać się manipulować. Wystarczy podjąć świadomą decyzję, że tak, od tej pory chcę wiedzieć, chcę znać prawdę i chcę działać zgodnie z prawdą. Czy ludziom tak naprawdę brakuje odwagi? A może będzie gorzej, gdy nie podejmiemy żadnego z tych działań? Czemu ludzie nie boją się tego, co nastąpi, gdy nic nie zrobią? Jeśli nie zadbamy teraz o nasze dzieci, to będzie skutkowało na przyszłe pokolenia. To będzie skutkowało na nas. Jeśli ci ludzie, którzy są naprawdę świadomi, to na pewno zdają sobie sprawę, że to wszystko jest połączone. Że nie jesteśmy tylko jednostkami, że wszyscy współdziałamy, że wszyscy istniejemy razem i zależymy od siebie. I musimy podejmować działania, by ratować nasze dzieci. By przetrwać jako gatunek. A jeśli mówimy o wartościach wyższych, to najważniejsze w życiu jest życie zgodnie z prawdą. Nie ma takiej możliwości, żeby okłamywać samego siebie. Jeśli wiemy, że coś się dzieje źle, to musimy podjąć działania. To wszystko prędzej czy później i tak nas spotka. Jeśli widzimy teraz, że komuś dzieje się krzywda i nie podejmiemy działania w obronie drugiego człowieka, to ta sytuacja spotka nas tak czy inaczej, za rok, za dwa, może jeszcze dalej. I wtedy może być to lekcja, która będzie dużo bardziej cięższa niż ta, która jest teraz. Chciałabym, żebyście porozmawiali z ludźmi. Zatrzymali się na chwilę i zastanowili się, bo wy odsłuchaliście ten materiał. Wy, którzy jesteście na tym kanale, zdajecie sobie sprawę z zagrożeń, jakie są nad nami. Jeśli chodzi o eksperyment, czy to też kolejna ustawa, która wchodzi, którą chcą wprowadzić. Ustawa o ochronie ludności, która praktycznie ma w sobie wszystkie zapisy dotyczące tego, że nie będziemy mieć już żadnych praw, nawet praw ludzkich, nawet praw człowieka. Więc gdyby taka ustawa weszła w życie, to nie ma możliwości działania prawnie. I zastanówmy się nad tym, czy naprawdę nic nie możemy zrobić w tej sprawie. Ja uważam, że wy, którzy jesteście tutaj na tym kanale, jesteście bardziej świadomi niż ludzie, którzy oddają się głębokim medytacjom, którzy przez wiele lat kształcą się w zakresie rozwoju duchowego. Ponieważ większość z was, którzy tutaj oglądacie ten film, podjęliście już wcześniej jakieś działania, nie jesteście tutaj przypadkowo. I bardzo bym chciała, żeby ten film dotarł do ludzi, żeby skłonił ich do podjęcia nawet jednego działania.
Napiszcie mi w komentarzu, czy przez te 3 lata, kiedy nagrałam ponad 366 filmów, ponieważ niektóre filmy zostały usunięte, niektóre też ja usuwałam, ponieważ nie byłam z nich zadowolona, uważałam, że mogę zrobić coś lepiej. Też zadaję sobie to pytanie, czy przez te 3 lata zrobiłam wystarczająco dużo na miarę moich możliwości. Czasami nie potrzeba wiele, czasami wystarczy nawet złapać za telefon, zadzwonić, poinformować. Mamy w tym momencie opinie prawne, opinie lekarzy, naukowców, gotowe już wypracowane procedury działania. Czasami wystarczy po prostu wziąć telefon, zadzwonić do placówek. W tym momencie, jeśli chodzi o ten eksperyment, wystarczy zadzwonić do placówek, poinformować ich, wysłać im maila z gotowymi już pismami. Dzwoniąc, informując, dajecie dyrektorom placówek, chociażby domów dziecka, możliwość do tego, by nie poddawali się tej narracji. Możliwość obrony, ponieważ oni czasami nie wiedzą, w czym biorą udział. Czasami nakłaniają, tak samo jest z dyrektorami szkół, którzy nakłaniali do pewnych działań, ponieważ nie wiedzieli. Wy jako rodzice możecie dać im te pisma. I w przypadku, kiedy chodziliśmy grupą po szkołach, to okazało się, że ci dyrektorzy byli nam wdzięczni, ponieważ mówili, my czekaliśmy na to, żeby rodzice się upomnieli o swoje dzieci i żeby dali nam jakąś podstawę prawną, żeby dali nam dowód na to, że te działania są bezprawne i są niebezpieczne, są niesprawdzone. I dzięki takim pismom ci dyrektorzy mieli podstawę do tego, żeby nie nakłaniać ludzi do czegoś, co jest niesprawdzone. Tu chodzi o nasze dzieci. Nie ma nic ważniejszego. Jeśli niektórzy ludzie zastanawiają się nad sensem życia, to według mnie sens życia to miłość. Miłość do drugiego człowieka, miłość do dziecka, miłość do rodziny. To jest to, co nas prowadzi do działania, do tego, żebyśmy stawali się coraz lepszymi ludźmi. Żebyśmy pielęgnowali w sobie te cechy ludzkie, jak prawda, honor. Jesteśmy tu przecież po to, żeby stawać się coraz lepszymi. I tu nie chodzi o bycie wrażliwym na tyle, że niektórzy nie są w stanie obejrzeć nawet brutalnego filmiku, bo boją się obniżenia swoich wibracji. To też nie jest duchowość, to też nie jest świadomość. To jest uciekanie. Świadomy człowiek to człowiek, który widząc, co się dzieje wokół niego, odpowiada, reaguje. Obojętność jest czymś najgorszym, czego dokonujemy jako ludzie. Obojętność wobec krzywdy. Chciałabym, żeby ten film wywołał jakąś refleksję na temat sensu życia, na temat świadomości, na temat tego, czym jesteśmy, ponieważ to wszystko prowadzi do transhumanizmu, a my musimy stanąć w obronie wartości ludzkich. Musimy stanąć w obronie tego, że jesteśmy naprawdę ludźmi.
czego tu nie rozumieć. Nie trzeba być człowiekiem wykształconym w rozwoju osobistym, żeby samemu sobie odpowiedzieć na takie proste pytania. I w duchowości nie liczą się te wszystkie definicje, nie liczą się te wszystkie kursy. Nie liczy się, kto ile godzin spędza na poduszce medytując. Tylko w życiu liczy się to, jakimi jesteśmy ludźmi. Czy pomagamy innym przejść przez ten trudny proces? Dajcie znać w komentarzu, czy przez te 3 lata mojego działania, czy dla kogoś z Was ta moja droga, te moje działania były inspiracją do tego, żeby podjąć jakiekolwiek działanie. Jest to dla mnie ważne, ponieważ chcę mieć jakąś informację zwrotną, ponieważ to działanie tutaj na tym kanale wydaje się mieć coraz mniejszy sens. Wyciągam swoje wnioski i widzę, że ta platforma w ogóle nie nadaje się do publikowania treści, które zawierają więcej informacji. I praktycznie pod filmami zawsze, dopiero pod filmami można umieścić linki do prawdziwych filmów, które mają konkretne informacje. Do filmów na innych platformach, które nie mają cenzury, tak jak tutaj. I dajcie znać, czy te moje działania pobudziły Was do jakiejś refleksji, czy pobudziły Was do tego, żeby zrobić cokolwiek dla drugiego człowieka, żeby uratować drugiego człowieka, żeby pomóc dzieciom. W tym momencie chyba nie ma nic ważniejszego jak dzieci, bo one są bezbronne. Ich los jest tylko w naszych rękach. A świadomość, według mnie, człowiek świadomy zdaje sobie sprawę. Wie, że pewnych działań zaniechał i zachęcam Was do tego, żebyście motywowali się. Ja też od tego wszystkiego zaczynałam. Też szukałam różnych sposobów, żeby podejmować jakieś działania, żeby przełamać ten strach, ten wstyd, żeby zacząć nagrywać informacje. To wszystko też ode mnie wymagało jakiegoś działania, żeby zacząć. Ale zacznijcie od jakiejkolwiek prostej rzeczy. Od czegokolwiek, co by sprawiło, że zaczniecie czuć się coraz lepszymi ludźmi, że zaczniecie czuć, że robicie w tym życiu coś wartościowego, że nie spędzacie tylko tego życia na tym, żeby przeżyć, tylko na tym, żeby być dla innych przykładem, być człowiekiem honoru, być człowiekiem z wartościami, stać w obronie innych ludzi. Stać w obronie swoich dzieci, stać w obronie przyszłych pokoleń. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu i umieszczę pod tym filmem linki, które według mnie mogą być pomocne do dalszych działań. Dziękuję Wam i do usłyszenia. Nam Słowianom miecze odebrano. Nam Słowianom miecze nosić zakazano. Nasze ziemie zaprzedano. Nasze imię zapomniano. Nasze miecze odebrano. Lecz na
nadejdzie taki czas, gdy się zrodzi ogień w nas, gdy zapłonie wielki głaz, kiedy wróci nasza sława, gdy zapłonie ogniem lawa, gdy zapłoną rzeki światła, gdy zapłonie święta Atra, gdy nadejdzie nowy czas, gdy wskrzesimy ogień w nas. Mystycowie, wandalowie, Kelty, Lachy i Harowie, się wstań z kolan, tak jak to się zowie. Okupacja Chryst nadchodzi, stary, musi odejść. Kiedy w kracie nie wymarzesz, tam jest pamięć ojców Weda. Wszystko to zataczało, nawet będzie nowa szeda. Ryby kończą swoją erę i nadchodzi człowiek z vanem. Ni to woda, lecz powietrze, co nam myśleć każe. Mądrość i mnogość będzie jak w głębokim warze. Mądrość i mnogość będzie jak w głębokim warze. Nasze prawa pomieszano, prawo wszyscy podeptano. Nasze księgi popalono, księga prawa pozmieniano. Prawdy dla słowa przedano, nasze życie nie przedano. Nadejdzie nowy czas, imię nasze odzyskamy. Nasze miecze otrzymamy, ziemię nasze pozbieramy. Swe dzieciństwo odzyskamy, wrogów naszych pokonamy. Wody nasze obronimy, ognie nasze zapalimy. Dzieci wszechpopłyną migiem, budzić braci naszych, śpiących jeszcze za dnia. Jak nie zjeść do końca, lecz pobudka nadchodzi jak promienie słońca. Nasi wstają z kolan, bo ziemia gorąca. Słońce, księżyc i owisz, guru, dowiesz się co robisz. Ziemia to kosmiczna szkoła z belferami siedmioma. Nie ma oceń ani kary, chcesz? Nie, kiedy chcesz wagary. Różnica jest taka, że to weda nie byle jaka.